Tak już zostało powiedziane, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o analityce i spróbujemy spojrzeć na analitykę z nieco innej perspektywy, niż zapewne większość z nas patrzy podczas codziennej pracy. Jak bowiem wiadomo, jednym z podstawowych narzędzi analitycznych, z jakich większość z nas korzysta, czy to przy prowadzeniu swoich większych serwisów, sklepów internetowych, czy też blogów, jest właśnie Google Analytics. A więc darmowe narzędzie udostępniane nam przez Google'a, które oferuje nam ogrom różnego rodzaju danych, które możemy wykorzystywać do rozwoju naszych serwisów, naszych blogów. Jednak w przypadku Analyticsa pojawia się jeden podstawowy problem. Mianowicie fakt, że ten ogrom danych, który nam oferuje, o ile z jednej strony jest zaletą i zapewnia nam niezwykle bogate możliwości wpływania na to, jak rozwija się nasz blog, jak rozwija się nasz serwis, to występuje problem tego, jak w ogromie tych wszystkich danych wyłowić to, co jest dla nas najważniejsze, to, co pozwoli rozwinąć nasz serwis, rozwinąć naszego bloga, pozwoli określić to, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, w jakim kierunku powinniśmy go rozwijać, do jakiej grupy docelowej odbiorców powinniśmy kierować swój przekaz, swój content. Analizując dane w GA, bowiem zazwyczaj patrzymy na podstawowe dane, tak jak właśnie wspomniane tutaj sesje, współczynniki odrzuceń, liczbę użytkowników, jakich dowożą nam do serwisu poszczególne źródła ruchu, czy średni czas trwania sesji. Mogłoby się wydawać, że nie jest to złe, bowiem z założenia przecież Analytics i rola, jaką pełni, sprowadza się właśnie do tego, że ma nam dostarczać takich danych odnośnie tego, jaki ruch generuje nasz serwis, nasz blog czy nasz sklep internetowy, ile użytkowników do niego trafia, czy szybko go opuszczają, czy też się po nim przeklikują, a także ile czasu spędzają na poszczególnych jego podstronach. Jest to jednak błędne założenie, bowiem analityka to właśnie sztuka patrzenia na szczegóły, zgłębiania się w te podstawowe dane, jakie zapewnia nam Analytics, jakie nam dostarcza i nie ograniczenia się tylko do patrzenia na podstawowe właśnie metryki, takie jak wspomniane chociażby sesje czy liczba użytkowników, ale przeklikiwania się w głąb, coraz to głębiej w te dane i wyciągania już konkretnych wniosków, które pomogą rozwinąć nam naszego bloga, nasz serwis. Nie możemy bowiem zapominać o tym, że w analityce niezwykle istotny jest kontekst, a więc patrząc nawet na taką liczbę sesji, jakie generuje nasz blog, nasz serwis, nasz sklep internetowy, sama taka metryka, same takie dane na dobrą sprawę nic nam nie mówią, bowiem na co nam wiedza, że w naszym serwisie jest 120 tysięcy użytkowników, jeśli za tą wiedzą nie mogą podążyć żadne konkretne akcje, żadne konkretne działania, jakie możemy wdrożyć, aby nie tylko tych użytkowników utrzymać, ale także z czasem sprowadzać ich do serwisu coraz więcej. Dlatego właśnie, patrząc na analitykę z nieco nowej perspektywy, powinniśmy zwrócić uwagę na cztery jej filary, analizując niejako dane po kolei w taki sposób, jaki przedstawia nam je Analytics. Czyli przede wszystkim, po pierwsze, poznać to, kim jest nasz odbiorca, sklasyfikować go sobie, określić, jakie ma potrzeby, jakie zainteresowania, do kogo tak naprawdę jest kierowany nasz blog, nasz serwis i przede wszystkim zweryfikować to sobie z naszym wyobrażeniem na temat naszego odbiorcy. Po drugie, powinniśmy przyjrzeć się bliżej źródłom ruchu, jakie dowożą nam tak naprawdę użytkowników do naszego bloga, do naszego serwisu, patrząc nie tylko globalnie na to, czy na przykład na naszym blogu jest 120 tysięcy użytkowników, którzy generują 240 tysięcy sesji, ale zwracając uwagę na to, jakimi kanałami oni do nas docierają i jak tak naprawdę te kanały dotarcia się rozkładają. Czy przykładowo jedynym kanałem dotarcia do naszego bloga jest ruch organiczny i generuje on 80% sesji w naszym serwisie, czy rozkład ten jest dużo bardziej równomierny. Nie możemy też zapominać o tym, że skoro już wiemy, kim jest nasz użytkownik, jakimi kanałami do nas dociera, musimy zadbać o to, aby już sprowadzając go na nasz serwis, w serwisie tym, na naszym blogu czy to sklepie internetowym, był niejako odpowiednio obsłużony, dostał to, czego potrzebuje, aby znalazł u nas odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania, wszystkie kwestie, jakie może od nas oczekiwać, że pomożemy mu je rozwiązać. I jeśli już to mu zapewnimy, możemy skupić się na ostatnim etapie, a więc realizacji konwersji, realizacji celu, jaki stawiamy sobie przed naszym serwisem, przed naszym blogiem. Może być to czy ściągnięcie e-booka, czy zapis na nasz newsletter, czy chociażby kupno usługi, jaką możemy oferować jako na przykład freelancerzy. Jednak idąc po kolei, analizując tak naprawdę, kim jest nasz użytkownik, najlepiej sobie go określić jako konkretną personę, a nawet kilka person, klasyfikując i mając przed oczami obraz konkretnych osób, jakie są odbiorcami naszych treści, odbiorcami naszych wpisów blogowych, tego, co chcemy im zaoferować, tego, z czym chcemy do nich trafić. Bazując na danych, jakich dostarcza nam Analytics, możemy sobie wyciągnąć chociażby tak, tutaj widać na załączonym obrazku, wiek, zainteresowania, płeć, lokalizację, czy też urządzenie, z jakiego korzysta użytkownik, co już pozwala nam w jakiś sposób określić, w jaki sposób może konsumować nasze treści i jakie może mieć wobec nas oczekiwania.
Powinniśmy więc, tak jak już wspomniałem, stworzyć sobie konkretne persony, określając wiek takiej osoby, właśnie zainteresowania. Tak na podanym przykładzie możemy mieć do czynienia z 20-paroletnią kobietą, która interesuje się modą i urodą, korzysta z Firefoxa, na nasz serwis, na naszego bloga wchodzi przede wszystkim z laptopa i pochodzi z Warszawy. Z jednej strony mogą to być dane cenne pod kątem właśnie kontentu, jaki tworzymy i tego, jak najlepiej trafić w zainteresowania takich użytkowników. Jednak jednocześnie może być to też już dla nas wskazówka co do optymalizacji naszego bloga, naszego serwisu, na przykład pod konkretne przeglądarki, o których mogliśmy zapomnieć, pod konkretne urządzenia, na których nasz serwis może nie wyświetlać się poprawnie. Czy może też to być wskazówka pod kątem tego, na jakich serwisach, na jakich innych platformach na przykład warto zadbać o reklamę, czy wpisy sponsorowane, czy z jakimi innymi blogami warto nawiązać współpracę, docierając do tych użytkowników właśnie tam, gdzie na co dzień przebywają, bazując właśnie na swoich zainteresowaniach. Gdy już mamy określone te trzy, powiedzmy cztery persony, warto, tak jak wspomniałem, przyjrzeć się tym kanałom dotarcia. A więc zastanowić się, czy użytkownicy, którzy przychodzą na nasz serwis, trafiają do nas z directa, czyli właśnie typowo z wejść bezpośrednich, trafiają z maili, jakie rozsyłamy w ramach newslettera, z reklam displayowych, które może wykupiliśmy sobie na jakichś innych serwisach, innych portalach, czy też z bezpłatnych wyników wyszukiwania albo social mediów. Klasyfikując takie źródła ruchu, powinniśmy podzielić sobie je na trzy konkretne grupy. A więc źródła typowo zasięgowe, do których możemy właśnie zaliczyć display i wejścia bezpośrednie, które niekoniecznie muszą się przekładać na zaangażowanie na naszym blogu, na zaangażowanie w naszym serwisie, ale będą nam budować rozpoznawalność marki naszego bloga, naszą rozpoznawalność i przede wszystkim zasięg, a więc docieranie do coraz nowych grup, coraz to nowych użytkowników. Drugą grupą, jaką powinniśmy sobie wyróżnić, są kanały ruchu, które możemy zaliczyć do grupy zaangażowania, gdzie w tym wypadku możemy rzucić chociaż social media czy referral. I w tym wypadku mówimy już o docieraniu do użytkowników, którzy są niejako w kolejnym etapie takiego lejka, bo znają już na przykład naszego bloga, nasz serwis, mają świadomość istnienia naszej marki i już poprzez takie kanały docieramy do nich z konkretnymi treściami, które już mogą odpowiadać na konkretne ich zainteresowania, konkretne ich potrzeby, jakie na tym etapie mogą mieć. No i wreszcie trzecia grupa, związana z realizacją celów, o których już wspomniałem, którymi mogą być chociażby właśnie zapis do newslettera, pobranie e-booka, którego opublikowaliśmy, czy wykup naszej usługi. I tym możemy wyróżnić chociażby wyniki wyszukiwania, i tu zarówno mówimy i o bezpłatnych, jak i płatnych, czy kampanie e-mail marketingowe, które możemy już bardzo precyzyjnie targetować do konkretnych grup użytkowników, trafiając już w konkretną ich potrzebę, powiązaną z naszym celem, z tym, co chcemy dostarczyć temu użytkownikowi, z potrzebą, jaką chcemy spełnić, którą może być właśnie wspomniany e-book, który pomoże rozwiązać jakieś jego problemy. Idąc dalej, powinniśmy przyjrzeć się naszej stronie internetowej i chociażby temu, przez jakie podstrony naszego bloga, naszego serwisu użytkownicy do nas wchodzą, przez jakie strony od nas uciekają, czy też jak korzystają z wewnętrznej wyszukiwarki na naszym blogu. I tutaj również warto sobie do tematu podejść dość metodycznie, patrząc tak naprawdę na te dane jako na swoistą podróż użytkownika, którą właśnie rozpoczyna od konkretnych stron wejścia, czy takich niejako bram, portali, którymi trafia do naszego serwisu, które go witają na wstępie i już pozwalają sobie wyrobić jakąś opinię o naszej stronie, naszym blogu, poprzez właśnie przepływ jego zachowań, czyli przeanalizowanie, jak przeklikuje się po naszym serwisie i czy przykładowo wchodząc na konkretny wpis blogowy, przegląda również inne powiązane treści, czy na przykład od razu ucieka, poprzez właśnie czas przebywania, czyli analizowanie, jak dużo czasu spędza na naszych treściach, czy faktycznie są one dla niego angażujące, czy też przeklikuje je tylko pobieżnie i wychodzi, co już może być dla nas sugestią, że może powinniśmy jednak zadbać lepiej o naszą strategię kontentową. Kolejnym etapem tej podróży jest szybkość działania, bowiem co z tego, że dostarczymy użytkownikowi angażujący kontent, po którym, jak wskażą nam dane, będzie się przeklikiwał, będzie nawet spędzał na nim dużo czasu, jeśli poszczególne postony naszego bloga będą się ładować zbyt dużo, i z czego właśnie z tego faktu też może wynikać samo to, że będzie on na naszym blogu spędzał więcej czasu niż spędziłby normalnie. No i niezwykle istotny w tej całej podróży jest właśnie wewnętrzna wyszukiwarka, którą być może posiada nie każdy serwis, nie każdy blog, ale jest ona bezcennym źródłem informacji dla nas jako dla webmasterów, dla właścicieli takich stron. Z jednej strony pod kątem tego, jak użytkownik korzysta z naszego serwisu, z naszego bloga, a więc czy faktycznie znajduje wszystko to, czego potrzebuje. Możemy chociażby na tej podstawie wyciągnąć sobie informacje odnośnie tego, czy nawigacja, jaką przewidzieliśmy na blogu, przewidzieliśmy w naszym serwisie, nie jest zbyt ograniczona, ponieważ w danych z wewnętrznej wyszukiwarki może jasno wynikać, że użytkownik nie znajduje wszystkich treści, nie znajduje wszystkich podstron, które teoretycznie przewidzieliśmy w naszej nawigacji, ale z jakiegoś powodu on do nich nie dociera.
Jest to też dla nas wskazówka pod kątem tworzenia kontentu, bowiem użytkownicy, korzystając z wewnętrznej wyszukiwarki, mogą nam w bezpośredni, jasny sposób sugerować, jakich jeszcze treści oczekują od nas, na jakie pytania jeszcze ich powinniśmy odpowiedzieć, jakie ich potrzeby moglibyśmy jeszcze spełnić. Analizując więc dane z wewnętrznej wyszukiwarki, możemy sobie jasno wyciągać już tematy kolejnych wpisów blogowych, kolejnych treści, dzięki którym lepiej wypełnimy to zapotrzebowanie użytkowników, jeszcze lepiej wszczelimy się w ich potrzeby, ich zapotrzebowanie. No i ostatni etap tej podróży, czyli strony wyjścia, którym też również powinniśmy się bacznie przyjrzeć, nie wpadając jednak w panikę, ponieważ sam fakt, że użytkownicy z poszczególnych stron uciekają z naszego bloga, uciekają z naszego serwisu, nie musi być jeszcze niczym strasznym, bowiem tak jak wspomniałem, powinniśmy zwrócić uwagę już na ten wspomniany kontekst, a więc przejrzeć poszczególne takie podstrony, zwracając uwagę na to, jaką rolę mają one pełnić w realizacji tego naszego celu, jaki stawiamy przed naszym blogiem, naszym serwisem i czy faktycznie są to strony, z których ucieczka użytkownika jest czymś złym, czy są to strony, które w tym procesie nie pełnią aż tak istotnej roli i na przykład strona kontaktu, gdzie w momencie, gdy użytkownik już wysyła formularz i opuszcza nasz blog poprzez stronę kontaktu, nie jest to właśnie złym faktem, tylko zakończeniem pewnego etapu jego kontaktu z nami, poznawania naszych treści, poznawania nas. No i wreszcie ostatni ze wspomnianych czterech filarów, a więc konwersja, czy tak naprawdę realizacja tych wszystkich celów, jakie stawiamy sobie przed naszym blogiem. I możemy to rozbić zarówno na makrokonwersje, czyli te główne cele, jakie sobie stawiamy, którym może być sprzedaż konkretnych produktów, konkretnych usług, jeśli takie oferujemy przez naszego bloga, jak i mikrokonwersje, czyli wszelkie tak naprawdę cele realizowane po drodze, które mają prowadzić tego użytkownika do realizacji tego celu finalnego. I to może być chociażby pobranie konkretnego e-booka, czy właśnie wspomniany zapis na newslettera. I również w tym względzie Analytics dostarcza nam mnóstwo danych, którymi może, jest chociażby czas, jaki upływa do zakupu, czyli upływa do konwersji, czyli czas, jaki użytkownik potrzebuje od momentu pierwszego kontaktu z naszym blogiem do momentu zrealizowania tego celu, na podstawie czego możemy określić, jak w naszej branży użytkownik jako jak długo musi dojrzewać i czy na przykład do zakupu naszego produktu musimy go przekonywać wiele miesięcy, czy do zakupu naszego produktu jest on gotowy już przykładowo po kilku dniach. Możemy tu też wyróżnić ścieżki wielokanałowe, a więc spojrzeć na kanały ruchu dostarczające nam użytkowników, dostarczające sesje na naszym blogu z jeszcze innej perspektywy, analizując je właśnie pod kątem tego, jak realizują nasze cele i czy faktycznie w przypadku konkretnych źródeł ruchu możemy mówić tylko o kanałach, które bezpośrednio nam konwertują, czy też możemy jasno wskazać kanały, które może nam tych konwersji nie zapewniają i na przykład nie dostarczają użytkowników, którzy bezpośrednio coś od nas kupią, ale dostarczają nam odbiorców, dostarczają nam użytkowników, którzy są zaangażowani w nasz serwis, w naszego bloga i konwertują, ale dopiero z czasem potem. Dlatego musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie możemy pewnych źródeł ruchu przekreślać, patrząc pobieżnie na dane tylko przez fakt, że nie realizują nam one bezpośrednio celu, bowiem mogą one realizować ten cel w sposób nie bezpośredni, lecz pośredni. I z takich danych właśnie bezpośrednio to sobie wyciągniemy. Patrząc bowiem na konwersję, musimy sobie wyróżnić trzy konkretne etapy. Na pierwszym, przede wszystkim, zanim jeszcze zaczniemy analizować dane, powinniśmy zwrócić uwagę na to i zadać sobie pytanie, jakie cele realizuje nasz blog, nasza strona, jakie cele tak naprawdę przed nią stawiamy, co chcemy osiągnąć prowadząc tego bloga, poza dostarczaniem na przykład użytkownikom wartościowej treści. Czy chcemy im sprzedać usługę, chcemy im sprzedać produkt, czy tak naprawdę chcemy budować tylko markę osobistą. I już na pierwszym etapie musimy sobie to jasno określić, jasno wypisać, dzieląc tak naprawdę na wspomniane już makrokonwersje, czy te główne cele, które są tym clue tego, na czym nam zależy, i mikrokonwersje, czyli na te wszystkie tak naprawdę etapy prowadzące do tego celu, bowiem musimy sobie zdawać sprawę, że mówiąc o celach, nie mówimy o czymś, co jest zero-jedynkowe, czyli o użytkowniku, który nie zrealizował i użytkowniku, który zrealizował, ale w wielu etapach, które są pomiędzy, gdzie będziemy mieć tak naprawdę do czynienia z użytkownikami, którzy są na początku tej drogi do zrealizowania tak upragnionego przez nas celu, jak i użytkownika, którzy już są pod sam koniec tej drogi i czasami wystarczy tylko lekki impuls, lekki dodatkowy na przykład przekaz reklamowy czy dodatkowy wpis na blogu, aby ich przekonać do zrealizowania tego celu, czyli zrobienia tego, czego dokładnie od nich oczekujemy. No i patrząc też jeszcze na etapie pierwszym i analizując dane, musimy się przyjrzeć bacznie skuteczności produktów i tu mówimy tylko nie o produktach stricte w ich rozumieniu, ale też o naszych wpisach blogowych, czy wszelkich treściach, wszystkich rodzajach kontentu, jakie na naszym blogu oferujemy, analizując, które z nich przede wszystkim przyczyniają się do tej sprzedaży, przyczyniają się do realizacji tego celu, bowiem z jednej strony może to być dla nas cenna wskazówka pod kątem optymalizacji naszego bloga,
a jednocześnie też cenna wskazówka pod kątem tworzenia nowych treści, gdyż będziemy mieć tu jasno wskazane, jakie rodzaje kontentu, jakie rodzaje treści, które publikujemy, najbardziej podobają się użytkownikom i najbardziej przekonują ich do tego, aby nam bardziej zaufać i zrealizować cel, jaki przed nimi stawiamy. Do tego, przechodząc do drugiego etapu, musimy zwrócić uwagę na wspomniany już czas dojrzewania użytkownika, a więc przyjrzeć się danym odnośnie tego, jak dużo czasu mija od momentu pierwszego kontaktu użytkownika z naszym blogiem, z naszą marką, do momentu, aż realizuje on cele, jakie przed nim stawiamy. Analizując to, musimy też zwrócić uwagę na proces zakupowy, a więc, co już wspomniałem, te wszystkie poszczególne etapy, wszystkie stacje, które prowadzą do finalnego celu, patrząc przy tym, czy tak naprawdę na którejś z tej stacji, na którymś z tych kroków użytkownicy nam nie uciekają. Może się bowiem okazać, że w zamierzeniu cały nasz proces zakupowy, cały nasz proces realizacji celu, jaki sobie postawiliśmy na blogu, był genialnie przemyślany, ale na przykład z powodu pewnych problemów technicznych użytkownicy na czwartym, piątym jego etapie, przykładowo chcąc zapisać się do newslettera, uciekają, ponieważ jak może się okazać, newsletter na przykład będzie się nam źle wyświetlał na urządzeniach mobilnych. I w ten sposób będziemy tracić mnóstwo użytkowników, których już przeprowadziliśmy przez większą część tego procesu, ale przez jeden błąd, który popełniliśmy na przykład przez zły dobór templatki, jakieś niekoniecznie dobrze przemyślane wprowadzone jej w zmiany, będziemy tracić tych użytkowników, tak naprawdę niwecząc wszystkie działania, jakie poświęciliśmy na ich pozyskanie, ich przekonanie, aby nam zaufali. No i wreszcie przechodząc do etapu trzeciego, musimy zwrócić uwagę na wspomniane już przeze mnie ścieżki wielokanałowe, a więc przeanalizować sobie wszystkie źródła ruchu, zwracając uwagę na to, jak wzajemnie na siebie oddziałują. Bowiem musimy być świadomi tego, że w przypadku ruchu, jaki ściągamy na naszego bloga i kanałów ruchu, jakimi możemy go pozyskiwać, poszczególne źródła ruchu nie działają, nie żyją w oderwaniu od siebie, ale tak naprawdę wzajemnie na siebie oddziałują. Możemy mieć bowiem do czynienia z użytkownikami, którzy zanim zrealizują finalnie postawiony przed nimi cel, wykonają 15 czy nawet 20 różnych kroków, wchodząc do nas chociażby przez reklamę AdWordsową, potem przeklikując się do nas przez maila, którego im wysłaliśmy, potem wyszukując artykuł na naszym blogu w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, po czym konwertując, realizując wreszcie nasz cel, wchodząc przez reklamę displayową albo wpisując na przykład nasz adres z palca, gdy mówimy o blogu, który ma już jakiś stopień rozpoznawalności. I w tym wypadku musimy też zwrócić uwagę właśnie na wymienioną tutaj atrybucję konwersji, czyli zwrócić uwagę na to, jak Analytics przypisuje niejako zasługi do poszczególnych źródeł ruchu i czy nie dostarczamy już sobie na tym etapie fałszywych danych, bowiem musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Analytics w domyślnej konfiguracji całą zasługę dla konwersji przypisuje do ostatniego źródła ruchu, które nie jest wejściem bezpośrednim. Jeśli więc takich kanałów ruchu, które finalnie złożyły nam się na zapis użytkownika do newslettera było 5, to Analytics w domyśle jego konfiguracji przypisze wszystkie zasługi, tak naprawdę całą moc tego, tylko do tego ostatniego kanału, wskazując nam niejako na pierwszy rzut oka, że te pozostałe kanały są bezwartościowe, ponieważ przecież tylko ten ostatni skonwertował. Musimy być więc świadomi tego, że Analytics, o ile dobrze nie zagłębimy się w dane, jakie oferuje, może nam dostarczać dość fałszywych wniosków i musimy być tego świadomi. Dlatego już podsumowując sam temat Analyticsa, musimy tak naprawdę pamiętać o zasadzie 4P, podsumowującej to, o czym wspomniałem. A więc przede wszystkim poznanie naszego użytkownika, tego kim jest, jakie ma potrzeby, czym się interesuje. Po drugie, musimy pomóc mu dotrzeć do naszej witryny, oferując mu różne kanały dotarcia do niej, dotarcia do naszych treści, tego co oferujemy, analizując konkretne kanały ruchu i tego jak one na niego wpływają. Potem musimy przedstawić mu to, co potrzebuje, to, jaki oferujemy content, to, co chcemy mu zaoferować w najlepszy, najbardziej przystępny dla niego sposób, bazując chociażby na danych pozyskanych właśnie na pierwszym etapie, czyli bazując na tym, co wiemy o tym użytkowniku, jakie ma potrzeby, w jakim jest wieku, czego od nas oczekuje. No i wreszcie musimy go przekonać do zrealizowania celu, jaki przed nim stawiamy, czyli właśnie czy to wspomnianego zapisu na newslettera, czy też kupienia na przykład naszego produktu czy usługi lub pobrania e-booka. Jednak tak jak wspomniałem w kontekście Analyticsa, niezwykle ważne jest patrzenie na szczegóły, a więc mówiąc sobie jeszcze o GA, nie możemy zapomnieć o segmentacji. Bowiem mając już te wszystkie dane wyciągnięte z tych czterech etapów, powinniśmy nauczyć się, że na dane, jakie dostarcza nam Analytics, nie możemy patrzeć w takim totalnie ogólnym ujęciu, analizując je totalnie ogólnikowo, ale bazując na tych danych musimy sobie dodawać segmenty, segmentować te dane, a więc analizując na przykład ruch,
analizując zachowanie użytkowników na naszej stronie, powinniśmy dodawać sobie konkretny segment oparty chociażby na tym, kim są nasi użytkownicy. A więc segmentować sobie na przykład wszystkie kobiety w wieku 25-40 lat, jeśli uznamy, że to jest nasza konkretna grupa odbiorców, i patrzeć na te dane w ujęciu tej konkretnej grupy, a nie wszystkich użytkowników, jak się odwiedzili nasz serwis, lub też na przykład dodawać sobie segment wyciągający nam jedynie wszystkich użytkowników, którzy skonwertowali, a więc tych najbardziej zaangażowanych w nasz content, nasze treści, i analizować te dane tylko w ujęciu tylko i wyłącznie właśnie tych użytkowników, którzy są właśnie najbardziej zaangażowani, czyli których najbardziej przekonaliśmy do tego, co oferujemy. No i wracając też jeszcze do tematu kontekstu i tego, co wspomniałem, jak jest on ważny w temacie analityki, nie możemy zapominać o zestawianiu ze sobą wymiarów, a więc analizując na przykład urządzenia, z jakich użytkownicy przeglądają nasz serwis, nie powinniśmy ograniczać się jedynie do tego, ale w ramach poznania ich w jeszcze większym wymiarze powinniśmy jako wymiar dodatkowy dorzucić sobie chociażby rozdzielczość ekranu i zestawić tak naprawdę dwie metryki ze sobą, analizując użytkowników, którzy nas odwiedzają, to co potrzebują, to co robią w naszym serwisie, w ujęciu tych dwóch metryk tak naprawdę spiętych ze sobą, a nie patrząc na nie zupełnie osobno, zupełnie w oderwaniu od siebie. Jednak zostawiając temat Analyticsa, kolejnym narzędziem, jakie powinniśmy sięgnąć analizując naszego bloga, jest Google Search Console. I przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się naszej stronie od takiej pewnej strony, od takiego jej wizerunku typowo technicznego, analizując, jakie błędy występują w naszym serwisie, a więc gdzie Google Bot tak naprawdę napotyka jakieś problemy z dostępem do naszych treści, z dostępem do tego, co oferujemy. A po drugie, przyglądając się temu, jak na czas ona jest renderowana, a więc czy aby na pewno jest ona przez Google Bota poprawnie wyświetlana, czy nie pojawiają się tu jakieś problemy, chociażby z ukrywaniem na przykład pewnej treści w wersji mobilnej i czy na przykład Google Bot faktycznie może docierać do tego wszystkiego, do czego użytkownik. Analizując błędy, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na wszystkie 404, jakie generuje strona, ponieważ o ile sam fakt, że jakieś 404 będą u nas występować, jest dość naturalny, bo ciężko jest stworzyć serwis idealny, gdzie żadne 404 nigdy się nie pojawią, jednak musimy każdej takiej stronie dokładnie się przyjrzeć, zastanawiając się nad tym, czy możemy to jakoś poprawić, kierując chociażby użytkownika gdzieś indziej, do jakichś treści, które jeszcze istnieją, ponieważ taka 404 może wynikać chociażby z faktu, że jakieś wpisy blogowe zostały przez nas usunięte lub na przykład zgubiliśmy je przy migracji naszego bloga na inną platformę, czy na przykład na inny hosting. Musimy też przyjrzeć się błędom serwera, ponieważ właśnie poprzez Search Console możemy dostać konkretną wskazówkę co do tego, czy nasz hosting, nasz serwer, na kim postawiliśmy bloga, aby na pewno działa poprawnie i czy nie sypie błędami, które z jednej strony mogą wpłynąć na naszą pozycję w wynikach wyszukiwania, ograniczając nasz zasięg, czyli ograniczając finalnie ruch, jaki pozyskujemy z organika, ale mogą też zniechęcać użytkownika, bowiem jeśli użytkownik na co drugiej podstronie, na co trzeciej podstronie naszego bloga będzie dostawał 500 i błąd serwera i będzie musiał czekać na przeładowanie albo odświeżać parokrotnie, aby dostać się do naszych treści, no to logicznym jest, że prędzej czy później się do nas zniechęci. I w przypadku bardziej rozbudowanych blogów i szczególnie niektórych branż powinniśmy też zwrócić uwagę na błędy skemy. I tu mówię chociażby o wszelkiego rodzaju blogach kulinarnych, gdzie mamy odpowiednio opisane w ten sposób przepisy, gdzie w przypadku użycia skemy z jednej strony możemy wiele zyskać, bo poprzez odpowiednie oznaczanie danych dostarczamy Google Botowi konkretnych informacji w bardziej jasny, bardziej konkretny dla niego sposób, ale jednocześnie, jeśli zrobimy to nieprawidłowo, możemy tak naprawdę nie dość, że nic nie zyskać, to jeszcze sobie tylko i wyłącznie zaszkodzić, ponieważ Google Bot w którymś momencie i algorytmy Google też mogą obniżyć pozycję naszego serwisu w wynikach wyszukiwania, jeśli tą skemę będziemy w nieprawidłowy sposób nagminnie używać. No i kolejnym wspomnianym obszarem jest renderowanie naszej strony, a więc zwrócenie uwagi na fakt, jak stronę widzi użytkownik, a jak widzi ją robot, zestawienie sobie tego, i faktu, czy faktycznie robot wyszukiwarki dostaje całą tą treść co użytkownik i czy na przykład część treści albo część nawigacji nie jest przed nim ukrywana. Tak samo musimy przyjrzeć się temu, jak nasza strona ta Google Bota wygląda na desktopie, a jak na mobilu, co jest istotne szczególnie w obecnych czasach i wchodzenia już Mobile First Indexu, gdzie Google coraz większą uwagę będzie przywiązywał do tego, jak nasza strona działa na mobilu i czy faktycznie mobilowo z nią wszystko jest ok. I gdy już to zrobimy, pora przejść do drugiego obszaru, w którym może nam pomóc Google Analytics, a więc optymalizacji naszej strony już nie od strony technicznej, ale od strony typowo kontentowej. I tutaj przede wszystkim możemy wyciągnąć sobie wszystkie strony, jakie rankują nam w wynikach wyszukiwania Google'a,
wraz z ilością fraz, na jakie się pojawiają, średnią pozycją, ilością przeklików, jakie nam dostarczają oraz potencjałami tych stron, bazującymi właśnie na konkretnych listach fraz, jakie możemy sobie wyciągnąć. I warto w tym miejscu, szczególnie analizując właśnie dane z Search Console, wyciągać sobie dla każdej konkretnej podstrony całą listę fraz znajdujących się powyżej 10 pozycji, a więc listę tych fraz, które mogą mieć dla nas potencjalnie potencjał, ale obecnie nie dostarczają nam ruchu właśnie ze względu na fakt tego, że pojawiają się zbyt daleko w wynikach wyszukiwania. Może się okazać, że czasami wystarczy zwykła optymalizacja takiego wpisu blogowego, zwykłe dodanie 2-3 akapitów treści, aby niewielkim tak naprawdę dla nas kosztem, powiedzmy 2, czasami nawet mniej godzin pracy, zyskać sobie dodatkowy ruch z wyników wyszukiwania i to ruch użytkowników, którzy tak naprawdę będą zaangażowani w naszą treść, to co oferujemy, ponieważ będziemy do nich trafiać na konkretne frazy, będziemy trafiać tak do osób z konkretnym zapotrzebowaniem. Mając bowiem wyciągnięte takie listy, możemy przejść łatwo do etapu optymalizacji. Czyli tego, co już wspomniałem, wyciągnięcia sobie powiedzmy listy 20-30 takich topowych materiałów wraz z listą powiązanych z nimi fraz z pozycji od 11 dalej i zoptymalizowania ich właśnie pod te frazy, czy to modyfikując tytuł, leada, czy właśnie rozbudowując samą treść, patrząc na to, czy faktycznie te frazy są odpowiednio w tym tekście wykorzystane. Może być to również sugestia pod kątem redagowania nowych treści, bowiem takie listy fraz, które sobie wyciągniemy, mogą nam nie tylko posłużyć do optymalizowania tego, co już mamy w serwisie, ale być dla nas wskazówką też co do tego, jakie nowe treści warto byłoby stworzyć w powiązaniu z tymi materiałami, które już mamy. Co będzie niezwykle ważne chociażby w kontekście topical authority, a więc tego, jak tak naprawdę z punktu widzenia Google'a wyczerpujemy temat i czy w danej tematyce opisaliśmy już wszystkie kluczowe zagadnienia, jakie się dało, czy są jeszcze tematy z tego obszaru, które możemy użytkownikom bardziej przybliżyć, lepiej wyjaśnić, możemy tak naprawdę jeszcze lepiej dotrzeć i wszczelić się w ich zapotrzebowanie. No i ostatnie, o czym musimy w tym wypadku pamiętać, jest to analiza, a więc nie możemy ograniczać się jedynie do wprowadzenia tych zmian, potraktowania tego jednostkowo, wyciągnięcia listy fraz i zoptymalizowania tych artykułów, ale musimy ciągle po każdej wprowadzonej zmianie, każdej wprowadzonej takiej optymalizacji analizować to, co zrobiliśmy, analizować i przyglądać się temu, jak przekłada się to na konkretne wyniki, wyciągając z tego wnioski i działając na tej podstawie dalej, wykonując kolejne kroki. Pojawia się bowiem zasadnicze pytanie, co dalej? Mamy dane z GA, mamy dane z Search Console, co możemy jeszcze zrobić? Przede wszystkim musimy się zastanowić nad tym, jaki jeszcze content możemy zaoferować naszym użytkownikom. I mówię tu nie tylko o tematyce, ale bazując na przykład na danych z GA odnośnie zaangażowania użytkowników. Mam tu też na myśli rodzaje tego contentu, bowiem możemy analizować na przykład, czy w przypadku naszych odbiorców tylko i wyłącznie dobrze sprawdza się typowa treść tekstowa, czy też na przykład materiały wideo. Ale mam tu też na myśli właśnie podejrzenie naszej konkurencji. Musimy bowiem być świadomi tego, że nie działamy w oderwaniu od innych blogów, innych serwisów, a nasi konkurenci, nasze inne blogi, inne serwisy naszej tematyki też starają się rozwijać, dodając nowe treści, docierając do coraz to nowych użytkowników i powinniśmy niejako trzymać rękę na pulsie, podglądając, co oni robią i jak to robią, ponieważ w ten sposób możemy dojść do bardzo fajnych wniosków i niejako konkurencja w nieświadomy sposób może nam posunąć w łatwy sposób pomysły co do tego, jak sami powinniśmy się rozwijać, w jaką stronę jeszcze powinniśmy pójść. Nie możemy też zapominać o testowaniu, a więc stawianiu sobie z jednej strony konkretnych hipotez na bazie danych, które wyciągamy, ale też ciągłym weryfikowaniu też tych hipotez poprzez konkretne testy, optymalizację, wprowadzanie zmian i właśnie ciągłe analizowanie, jak to, co robimy, przekłada się na konkretne wyniki, odsiewaniu z tych działań tego, co faktycznie nie przynosi oczekiwanych przez nas rezultatów i stawianiu na te punkty naszego planu, na te tak naprawdę obszary rozwoju naszego bloga, które przynoszą te rezultaty i w które warto zainwestować więcej środków, więcej czasu, więcej energii. No i czwarty obszar, to tak już wspomniałem, analiza, czyli właśnie ciągłe sprawdzanie i weryfikowanie tego, co robimy, z tym, co sobie zamierzyliśmy i wyciąganie właśnie konkretnych wniosków, co możemy jeszcze zrobić lepiej na bazie już wcześniej podjętych działań. Do naszej dyspozycji w obecnym czasie jest dostępna tak naprawdę cała masa narzędzi. Jeśli nie chcemy ograniczać się jedynie do wspomnianego już GA czy Search Console, a nie powinniśmy jedynie tak naprawdę na tym poprzestawać, warto sobie sięgnąć chociażby po SimilarWeba, w którym właśnie w bardzo fajny sposób podejrzymy sobie naszą konkurencję, już nawet w darmowej wersji, dostając dostęp do informacji, z jakich kanałów ruch przede wszystkim pozyskuje. Możemy więc dostać cenną wskazówkę co do tego,
czy faktycznie blok, z którym konkurujemy, inny blok z naszej branży, pozyskuje ruch dokładnie takimi samymi kanałami jak my? I czy z jednej strony nie powinniśmy podnieść naszej aktywności w konkretnych kanałach, bowiem może się okazać, że nasza konkurencja jest dużo aktywniejsza w social mediach i dużo więcej ruchu social mediów pozyskuje, ale w ten sposób możemy też dostać cenną wskazówkę co do tego, w jakich kanałach ruchu możemy zyskać konkretną przewagę konkurencyjną w naszej branży, bowiem może się na przykład okazać, że inne blogi z naszej branży totalnie zaniedbują organik, ruch typowo SEO-owy, ruch z bezpłatnych wyników wyszukiwania, bo nie za bardzo dbają o optymalizację swoich treści i już na tym polu możemy zyskać nad nimi konkretną przewagę, właśnie stawiając większy nacisk na SEO. Ze wspomnianych tutaj narzędzi warto też lepiej przyjrzeć się wtyczce Supermetrics, dzięki której możemy sobie wyciągać do Google Spreadsheetów jeszcze więcej danych z Search Console, bowiem musimy sobie zdawać sprawę z tego, że niestety Search Console jest bardzo użytecznym dla nas narzędziem, to zawiera pewne ograniczenia co do ilości zwracanych danych. Jeśli chodzi zarówno o ilość podstron, które nam wypluje, a szczególnie chodzi o ilość fraz, jakie nam zwróci, to jest ograniczona do 1000. W przypadku więc nawet już średnio rozbudowanych blogów dostajemy tylko wybiórczą, można powiedzieć, listę najważniejszych dla nas fraz, nie mając pełnej informacji potrzebnej do optymalizacji i dlatego warto, zagłębiając się bardziej w taką analizę, sięgnąć do Supermetrixa i wyciągać sobie takie dane już do Google Spreadsheetów, gdzie mając takie dane już w arkuszu, możemy je sobie w dowolny sposób obrabiać, wykorzystując właśnie czy to do planowania strategii, czy nawet do zestawiania sobie i robienia konkretnych analiz, do których nie musimy już sięgać po GA. Z wtyczek, po które jeszcze warto sięgnąć, warto też zwrócić uwagę na Search Analytics for Sheets, czyli kolejną wtyczkę, która pozwala nam wyciągać sobie dane z Search Console i obejrzeć je w Spreadsheetie, a także wtyczkę Tag Assistant by Google, ponieważ tak jak wspomniałem, w przypadku Google Analyticsa niezwykle ważne jest to, aby bazować na prawdziwych danych i przy pomocy tej wtyczki możemy sobie już na wstępie zweryfikować, czy nasz Analytics działa poprawnie, czy mamy faktycznie na blogu poprawnie zapiętą analitykę i czy na przykład kody analityczne Google'a nie odpalają się na wszystkich naszych podstronach i czy nie pojawia się problem z ich odpalaniem przykładowo na stronach powiązanych z konwersją, bowiem może się okazać, iż fakt, że GA informuje nas, że użytkownicy nie dokonują żadnych konwersji w naszym serwisie, czy nie zrealizowali ani razu naszego celu, nie wynika z tego, że mamy tak słabo zaangażowanych odbiorców, ale właśnie z tego, że mamy źle zapiętą analitykę, która nie zlicza nam tej konwersji i dostarcza nam fałszywych danych. A co za tym idzie, bazujemy na informacjach, które nie są do końca zgodne z rzeczywistością, co finalnie prowadzi do wyciągania błędnych wniosków i to napędza takie, można powiedzieć, błędne koło tej analizy, która do niczego dobrego finalnie nas nie doprowadzi. A skoro już o kole mowa, to tak naprawdę cały proces analityczny można by trochę przyrównać do metodyki agile'owej i tak właśnie do tego powinniśmy podchodzić. Wyciągając konkretne dane, powinniśmy przede wszystkim analizując je, wyciągać wnioski co do tego, co możemy z nimi zrobić, planować, jak możemy je wykorzystać, projektować na tej podstawie konkretne rozwiązania, czy to jeśli chodzi o optymalizację techniczną, czy optymalizację naszego kontentu, przygotowywać konkretne zmiany, testować je, wdrażać na nasz serwis, no i sprawdzać dane, sprawdzać rezultaty tego procesu. No i nie powinniśmy, tak jak wspomniałem, ograniczać tego do jednego, można powiedzieć, takiego przebiegu, jednego takiego procesu, ale traktować ten proces jako coś ciągłego, poświęcając w tygodniu, czy to godzinę, czy przynajmniej dwie, ale pamiętając o tym, że analizowanie, analityka powinna być procesem ciągłym i nie możemy jej traktować jednostkowo, siadać do Analyticsa, do innych danych, znaczy do innych narzędzi analitycznych, raz na pół roku, raz na rok, gdy widzimy, że coś się dzieje, korzystać z nich regularnie, ponieważ w ten sposób z jednej strony unikniemy pewnych problemów, zapobiegniemy pewnym problemom już zawczasu, widząc pewne nieprawidłowości w danych, a z drugiej strony mamy szansę zyskać przewagę nad innymi, którzy tej analizy aż tak często nie dokonują, nie poświęcają jej tyle uwagi, zyskując w tym momencie szansę na przegonienie ich, szansę na wbicie na przykład w nowe obszary tematyczne. Podchodząc też do analityki w ten sposób, musimy pamiętać o tym, że przechodząc każdy taki kolejny cykl, bazujemy na coraz większej ilości danych i mamy coraz bardziej sprecyzowane, czy to potrzeby naszych użytkowników, czy to, w jaką stronę powinien podążać nasz blog. A więc z każdym takim kolejnym cyklem jesteśmy w stanie coraz lepiej sprecyzować, co potrzebujemy zrobić, coraz lepiej określić to, jakie zmiany potrzebujemy wprowadzić, w jaką stronę powinno to podążać. Z każdym więc takim cyklem coraz bardziej udoskonalamy ten proces,
ograniczając czas poświęcany na analizę zbędnych danych, a skupiając się przede wszystkim na tym, co najważniejsze. No i tak naprawdę na koniec chciałem wam jeszcze poradzić, jedną radę rzucić na koniec, do tego, że bez względu na to, z jakiego narzędzia analitycznego będziecie korzystać, czy będzie to Analytics, Search Console, czy dowolne inne rozwiązanie, pamiętajcie o tym, że powinna was cechować taka wrodzona, dziecięca ciekawość i chęć dłubania w tych danych, chęć wyciągania z nich tego, ile się da, takiego po prostu szukania dziury w całym. Dzięki.